czekamy na autobus. A w autobusie będzie na pewno dużo kobiet, no i mężczyźni. W autobusie jechało M mężczyzn i K kobiet. Na przystanku wysiedli dwaj mężczyźni i trzy kobiety. A wsiadło 5 mężczyzn i 2 kobiety. Dokończ zdanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Gdy autobus odjechał z tego przystanku, podróżowało nim, no właśnie, jaka ilość mężczyzn, jaka ilość kobiet. Weźmy sobie taką tabelkę, która lepiej pokazuje nam, co się działo wewnątrz autobusu. Więc napiszmy tutaj taką tabelkę mężczyźni, kobiety. I czytamy w treści, że na początku było M mężczyzn i K kobiet. Wiadomo, że na początku wysiadło 2 mężczyzn i 3 kobiety. Więc od M-a odejmiemy 2 i od K odejmiemy 3. Ale dalej czytamy, że wsiadło 5 mężczyzn i wsiadły 2 kobiety. Dlatego do tej wartości trzeba dodać 5. Więc jak tutaj sobie rozpiszemy M minus 2 plus 5, otrzymujemy M plus 3. Więc tutaj wpiszmy M plus 3. Tutaj z kolei jak sobie do tej wartości dodamy 2, 2 kobiety, otrzymamy K minus 1, co wpisujemy w naszej rubryce. I teraz tylko odszukujemy podany wynik. Było M plus 3 mężczyzn i K minus 1 kobiet. Odpowiedź A. Więcej zadań i testów na matwiz24.pl. Jeśli Ci pomogłem, daj suba i łapkę.